Cześć, cześć moi drodzy, witam się z wami serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj będzie taki vlog z wypadu, jak się ze mnie śmieje. Dawno nie nagrywałam dla was żadnego sklepu, żadnego wyjścia. W sumie troszeczkę utknęliśmy te 2 tygodnie w domu. Mamy ferie ze względu na to, że no, nie mamy tych paszportów, o których wam wspominałam ostatnio, nie przyszły. A bardzo mieliśmy plany związane z wyjazdem do Ani, do tureckiej oliwki, no i nam się niestety nie udało, no bo wiecie, no bez paszportu nie chcieliśmy ryzykować, żeby dzieciaki jechały, czy się w sumie Nisa i Eli, bo chłopców przyszły, więc no wiadomo, coś się stanie, czy coś, czy jakaś kontrol, no to dzieci bez dokumentów, to tak nie może być. Nie robię nic. Także tak, dzisiaj co jest? Piątek, wczoraj był czwartek, Boże Ciało, dzisiaj jest piątek i jedziemy, moi drodzy, do Nürnberg, do tureckiego marketu i tureckiej restauracji. Nie robię foto. Może coś tam pozwiedzamy, pochodzimy trochę, no zobaczymy, mieścimy się teraz... Co ty krzyczysz? No kopię w siedzenie. Mieścimy się wszyscy, więc jedziemy wszyscy, także... Takie są plusy dużego auta. Przyjechaliśmy, otworzyli tu drugi plac parkingowy, bo wcześniej tego nie było i był tylko tutaj i zazwyczaj się auta nie mieściły. Tu jest Jan, jak widzicie, już czuć od wyjścia z auta grilla. O, będziemy jeść dzisiaj tureckiego grilla. O, uwielbiam. Także fajnie, tak ponagrali, widzę, że tam też budują jakieś nowe bloki. W ogóle dużo się dzieje w Nürnberg teraz. O. Idziemy jeść zaraz. Tu jak zwykle pełno ludzi. Pełno. No zupki są takie, zobaczcie ile oliwek. Pięknie to wygląda. Ile rodzaje, grillowane z ziołami, ostre i nieostre. O, pycha. Przypraw pełno, oczywiście. Ja szukam nie to. Herbaty. My używamy tej, bardzo lubimy, Phyllis. Moja teściowa lubi bardzo tą, ja nie za bardzo. Kawy. Trochę tak szybko może przemijam, ale czas nas goni też. Tutaj za dużo ludzi jest. O. Makaronów, oczywiście różnych zup pełno. Jalifuś! Za chwilę. No oczywiście dzieci widzą cukierki, już są cukierki, ale ja nie kupuję teraz, bo idziemy jeszcze tu obok do restauracji, więc nie ma sensu. Dobra, ja mam zupę z żołądków i szkębę. A tutaj już dziewczyny Elif ma merdzimek. Ayran przyszedł, pomesy i zaraz wam pokażę, co jeszcze zamówiliśmy. To jeszcze sałatki i takie dodatki, żeby jak się czeka, to po prostu... I właśnie to lubię, że są dodatki, można sobie po prostu czekając zajadać jeszcze. Czekamy, mamy takie różne rodzaje mięsa na takim dużym talerzu. To jasina, henis lamadżu standardowo. Nie chcesz frytków? No, teraz w samochodzie będziesz mięsko jadła. Z względu takiego, moi drodzy, że cały czas pada, a miał być piękny spacer i miało być super. Mieliśmy sobie pochodzić po Nürnberg, no ale no nie wypaliło. Słuchajcie. To... Widzicie, jak to jest się nagrywać? Chodź. Ojeju. To idziemy pochodzić, ale gdzie? Do Ikei. Dawno nie byłam w Ikei. Ojeju. Chodźcie. Nie pamiętam kiedy... O, w ogóle. Ale żem nagrała, super. Nie pamiętam kiedy byliśmy w Ikei. Ja lubię Ikei. Cin. Ja
Nie, to Artus nie robi. Cieszę się, że jesteś w Ikei. Dawno nie byliśmy, nie? Ojeju. W sumie mamy w dół. Jok. Plac zabaw można zostawić też dziecko. Pewnie. Aha. Ja. Pewnie jak w każdej Ikei. Dziewczyny w wózku. Idziemy na shopping. Idzie ekipa. Wszyscy... Tak, jak mówicie, Boże. Ale ładnie zrobione zawsze w Ikei jest, no. Nie jest na rozwalane. Wszędzie dużo ludzi. Wszędzie. Naprawdę. Ja. Może ja się rozejrzę za sofą do chłopców do pokoju też. Z takich małych mieszkań takie fajne porobione. Zawsze tak fajnie wszystko jest zaprojektowane. Angi, ja czekaj, że Dortany za tym. Ale ładnie też tutaj. Te ganze rąk kupisz? Ładnie. Fajnie? Grilla Jasi, Eli zrobi. Sosi tam masz. Cześć moi drodzy, witam się z wami serdecznie z samochodu. O, coś z moim gardłem nie jest najlepiej, ale mamy taką pogodę, w ogóle w Niemczech po wodzie są. Na szczęście wczoraj nie padało, dzisiaj nie pada, ale wszystko jest takie wilgotne, mokre, no i nie mamy pogody. I ponoć taki ma być też cały czerwiec. Także jakaś naprawdę w tym roku ani nie było zimy, ani nie było wiosny, ani nic takie przeplatane. Lata chyba też nie będzie. Faktem, wszystko jest zielone, trawa rośnie, drzewa mają zielone liście i kwiaty kwitną. To też jest deszcz też jest potrzebny. No ale jak za duża ilość, to wiadomo, że ludzie też na tym cierpią, bo są po wodzie i no, tracą swoje dobytki, majątki i tak dalej. Co ja będę robić, moi drodzy? Ja czekam na Draganę i zaraz jedziemy do Bayreuth. Ogólnie nie jechałabym, ale... Piątek, 7 czerwca. Mam urodziny. 35. Boże, to już brzmi dziwnie, 35 urodziny. I miałam nie robić imprezy, bo jakoś nie miałam na to ochoty, ani w ogóle nie chciałam nic organizować, ale ciocia tak bardzo naciskała z Draganą, że powiedziałam, no dobra, zrobimy imprezę. Oficjalnie zaprosiłam 9 osób, 8 albo 9. I nie wiem, ile przyjdzie. Na pewno te 5 czy 6 na pewno będzie. A tamta reszta, no jeszcze nie wiem. Przyjdą to fajnie, nie przyjdą, to nic się nie stanie. Także jadę kupić sobie sukienkę, bo mam sukienki, ale sobie myślę, 35 urodziny, chciałabym coś takiego fajnego, lekkiego, zwiewnego, ładnego. I że u nas w miasteczku nic nie ma, to jedziemy do Bayreuth. Miała jechać ciocia też z nami, ale... Niestety nie wypaliły jej plany z tego względu, że ma tam jakąś wizytę umówioną u lekarza, więc no nie dała rady. A więc jadę tylko z Draganą. Czuję się jak panna młoda, jakaś taka, wiecie, i moje druhny. Naprawdę, bo ja nie wyprawiam nigdy urodzin. Czy wcześniej wyprawiałam, to 18, to w Holandii ze znajomymi. A odkąd przyjechałam do Niemiec, nie wyprawiałam urodzin, jedynie jakiegoś torta, a nawet czasami nie. Nawet nie. Bo nie pamiętam, kiedy świeżki dmuchałam na swoim torcie. Torta będzie mi robić Dragana. Dragana robi piękne torty. Często też od niej zamawiają, więc dostanę od niej pięknego torta. No, bardzo się cieszę. Będzie fajnie, mam nadzieję. Jedziemy moim samochodem. Mamy 30 km, także nie ma tragedii. Za tydzień zaś będziemy musiały jechać, bo mamy zabieg laserowy.
więc będziemy musiały zaś jechać, także no, w tą i we w tą, moi drodzy, ale powiem wam tak, 35 lat to brzmi aż tak przed 40, ale nie czuję się na te 35, czuję się na te 25, bym powiedziała, jestem fit, jakichś okropnych zmarszczek nie mam, także nieźle. Jeszcze stara do pani jestem, chociaż tak jak kupowałam wczoraj z Draganem świeczki, ja mówię: Dragana, 35, serce mnie boli, ja nie chcę tych świeczek. Ona mówi: nie no, co ty, bo Dragana jest ode mnie młodsza, w tym roku będzie kończyć 31, w zeszłym roku kończyła 30. Ja mówię: serce mnie boli, ja mówię, że te świeczki muszę kupić. No ale no, tak, taka jest kolej rzeczy, taka jest kolej życia i no, tego się nie uniknie, no niestety. Jedni się dopiero co rodzą, drudzy się starzeją, następni umierają, także tak to wygląda. Dobra, jedziemy. Dragana jeszcze balkon nie zamknęła, to jeszcze nie wyszykowana. No lodzie, już czas nas goni. Która jest? Minutę ma. Cześć, cześć, moi drodzy, witam się z wami w normalnym moim życiu. Czyli tak, Elif tam zasnęła, Nisa gdzieś tutaj chodzi. Hakan kupił drukarkę i próbujemy ją właśnie tutaj ogarniać, bo jedna nam się zepsuła, a po prostu no potrzebujemy, bo Hakan ma dużo papierów do drukowania pod firmę, więc niezbędna jest drukarka, więc kupiliśmy drukarkę nową. No, organizacja moich urodzin to w ogóle... To, co sobie wymarzyłam, to tego nie mogłam kupić z tego względu, że nie ma tego w sklepach. Chciałam ładnie zrobić różowo, biało, srebrny stół i nie mogę znaleźć różowych takich podkładek. Jak są, to 4, a ja potrzebuję 10. No, nie będzie 10 osób, no ale już mówię na zapas, już pi razy drzwi, niech będzie 10 w razie W. Rękawiczkę zakładasz? Już ci założę. Także tak, dostałam też prezent od męża i wam za chwilę pokażę. W ogóle ja nie wiem, co się dzisiaj, nie dzisiaj, stary się ze mną dzieje, ale tak mi powysypywało wszędzie, że w ogóle jakaś petarda. Starzeję się. Ta-dam, dostałam torbę od mojego męża. Jak widzicie, jakie marki. Oprócz tej torby dostałam również, pewnie ci, co mieszkają w Niemczech, znają ten słynny sklep z oryginalnymi markami. Bardzo fajnymi rzeczami. Dostałam też bon podarunkowy od mojego męża na kwotę 250 euro. Także jutro szaleję. Nie zawsze mi się tam podobają rzeczy, no ale coś na pewno wybiorę. Także no, ta torebka też tam została kupiona. Także jutro pojadę i zobaczymy, co wybiorę. Ogólnie, moi drodzy, to chciałam, już wam mówię, chwilę się położę. Chciałam, a nie wygodnie mi to, chciałam robota do kuchni, takiego kitchen albo coś w tym stylu, chociaż mój Haka znalazł fajnego Boscha, robot, chyba on kosztował 800 euro, ale powiedział mi tak, to nie jest prezent urodzinowy, to jest coś, co będziemy wszyscy razem z tego korzystać, to jest Ci potrzebne do kuchni, ale to nie jest jako taki prezent dla Ciebie, więc stwierdził, że lepiej będzie kupić mi torebkę. No i jakiś bon podarunkowy, z którego sobie ja tam później skorzystam. No, moi drodzy, także też fajnie, że tak pomyślał, a robota dostanę później, bo ja teraz dużo robię po prostu rzeczy związanych z ciastem. Dzieci non-topper pizzę chcą, znaczy no non-topper nie, ale robię pizzę i lamadżun, także też chcę mieć maszynkę do mielenia mięsa, także taki, wiecie, chciałabym mieć komplet tego wszystkiego, no, ale to też dostanę. Trochę później. Także na razie mam swój prezent. Nie oczekiwałam niczego. W sumie nie pomyślałam nawet, że coś dostanę, bo tak jakoś no, ja nie obchodzę urodzin, tak wiecie. Chociaż wiem, że co roku mi mąż coś kupuje, ale ja nie obchodzę tak urodzin. W tym roku tak spontanicznie ciocia się zgadała z Draganą i powiedziała: nie, no musisz mieć, kończysz 35 lat, musisz mieć imprezę. No, także nie chce mi się, uwierzcie mi.
musiałam sobie jechać kupić właśnie też to ubranie, nie znalazłam nic fajnego. Nie, znalazłam fajne ubranie, które mi się podobało, ale nie takie, które oczekiwałam i chciałam. Tego, co chciałam, to nie znalazłam, no i się po prostu znalazłam też coś ładnego, ale myślałam, że będzie to coś, co sobie po prostu, wiecie, wymyśliłam, no. Ale też coś ładnego kupiłam, także no nie będzie to sukienka, bo sukienki naprawdę jakieś takie były ani w tom, ani we w tom, ja nie wiem. No, także będę miała spodnie i ładną koszulę. Będę tak przyzwoicie, skromnie, ale ładnie ubrana. Jak sobie cukruję. No. Chciałabym tego vloga wrzucić dla Was i nie wiem, właśnie zaraz się zastanawiam. Elif zasnęła, może jeszcze dzisiaj, albo ewentualnie jutro. Ale może dzisiaj, zaraz poskładam, poczekajcie. No. Także moi drodzy, będę też nagrywać z urodzin vloga. W ogóle na aparacie mam też Boże, vloga z haka na urodziny, które były pół roku temu. To będę musiała to jakoś po prostu stegować i rzucić tak o. I mam też nagranego vloga od Ani, co dostałam paczkę tureckiej oliwki. To mam wszystko na aparacie i pewnie moje urodziny też będę nagrywać z aparatu. No, także nie z telefonu, tylko z aparatu. No. Przygotowania będą pełną parą. Ciocia będzie też gotować u siebie, ja będę u siebie gotować. Dragana robi tortę, każdy jest podzielony i wspólnymi siłami jakoś damy radę. No.